Z całą pewnością duża część z nas widziała kiedyś to zdjęcie. Jednakże, czy widzieliście także tę fotografię? Albo tą? Mi wydaje się, że nie. Jednakże wszystkie trzy mają ze sobą coś wspólnego. Wszystkie prezentują pewnego człowieka. Człowieka, który stał się bohaterem legendy miejskiej. Człowieka, który stał się fobią osób, które go spotkały, a jednocześnie jednym z głównych celów poszukiwań osób, które późną nocą wybierały się na tereny lasów w Pensylwanii, a także przydrożnych dróg w celu poszukiwań tajemniczego stwora z legendy miejskiej. Jaka była jego historia oraz kim był? Cześć, jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym przeanalizujemy sobie historię tej fotografii. Ja zaręczam, że będzie ona naprawdę bardzo interesująca. Jednak zanim przejdziemy dalej, na sam początek proszę cię o zostawienie subskrypcji tutaj, a także na moim drugim kanale, czyli Chata w Lesie, link znajduje się w opisie, a także o zostawienie pod nim kciuka w górę. Jeżeli wbijemy 1000 do północy, no to będzie bardzo fajnie. A tymczasem ja już nie mam zamiaru więcej przedłużać, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść historii Charlie'ego bez twarzy. Czy też w oryginalnym anglojęzycznym określeniu, przed wami historia Charlie No Face. Mniej więcej w latach 50. XX wieku w Pensylwanii krążyła pewna miejska legenda. Mianowicie, jeżeli w późnych godzinach nocnych miałbyś poruszać się samochodem poprzez drogę 351 w Pensylwanii, miałbyś spotkać pewnego osobliwego staruszka, który właśnie mniej więcej w tym czasie miał poruszać się po owej drodze. Niestety jednak to, co miało odróżniać go od każdego innego starszego człowieka, to fakt, iż jego skóra miała być w zupełności zielona. Co więcej, staruszek miał nie posiadać twarzy. Rzekomo, gdyby nieznajomy zobaczył się, z miejsca zacząłby cię gonić. Jednak to wciąż nie koniec tej legendy. Od pewnej rzekomej przygody grupki nastolatków wzięła się plotka o rytuale przywołania zielonego człowieka, Green Mana. Bo właśnie tym mianem określany był swego czasu, mimo tego, iż mówiono mu jednocześnie Charlie No Face. Jednak wracając do historii o nastolatkach. Rzekomo mieli oni wjechać do miejscowego tunelu, położonego w mieście South Park Township, a następnie zapalić światło samochodu i wezwać zielonego człowieka. Następnie ten rzekomo miał objawić się przed nimi, a silnik samochodu w tej samej chwili miał zgasnąć. Rzekomo nastolatkowie jakimś sposobem mieli wyjść żywo z tej sytuacji, a właśnie w takich okolicznościach powstała ta słynna fotografia. Jednak równie dobrze mogła zostać zrobiona w trakcie dowolnego spotkania z Charlie'm bez twarzy. Opowieść ta przerodziła się w miejską legendę. W stanie Pensylwania znali ją niemal wszyscy, a mieszkańcy tego stanu straszeni byli nią przez dziesiątki lat. Jedni twierdzili, iż Charlie No Face jest zwykłą zjawą, natomiast inni mówili, iż jest to duch skazany na tropienie pensylwańskich dróg. I to, co faktycznie odróżnia tę miejską legendę od tabunu innych, to fakt, iż okazała się prawdziwa. Charlie No Face istniał naprawdę, a jego prawdziwe imię brzmiało Raymond Robinson. Raymond Theodore Robinson na świat przyszedł 29 października 1910 roku w Beaver Country w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Jednak niestety to, co uczyniło go kompletnie innym od wszystkich innych, to uraz, który Robinson przeżył w wieku 8 lat. Wówczas wybrał się popływać wraz ze swoimi przyjaciółmi, jednak zatrzymał się na moment, by wspiąć się na most Morado w celu zdjęcia z niego ptasiego gniazda. Niestety po moście poruszały się tramwaje, a sam miał linie elektryczne o mocy 1200 V, jak i 22 000 V, które zabiły innego chłopca imieniem Robert Little rok wcześniej. Kiedy Raymond wspinał się na górę, poślizgnął się i upadł, dotykając twarzą i górną częścią ciała linii tramwajowej. Został porażony prądem, a następnie spadł na ziemię. Był poważnie ranny. Wbrew oczekiwaniom lekarzy udało mu się przeżyć, lecz niestety został poważnie zniekształcony. Stracił oczy, nos i prawą rękę. Robinson dorastał i nadal mieszkał ze swoją rodziną w Coppell w Pensylwanii przez całe dorosłe życie. Dni spędzał w swoim domu, robiąc rękawiczki oraz ręcznie robione skórzane przedmioty. Nie pokazywał się zbyt często na dworze. W zasadzie praktycznie nie wychodził z domu ze względu na swój wygląd.
Natomiast w nocy opuszczał swoje domowe zacisze i wychodził na długie spacery. Cichym odcinkiem drogi krajowej numer 351. Ze sobą zabierał jedynie laskę, którą powoli dotykał podłoża i szedł prosto. Mieszkańcy prędko zauważyli, iż ktoś całkiem niecodzienny porusza się po miejscowej drodze. Stąd więc często w trakcie nocnych przejazdów obserwowali go. Często chowali się w krzakach, by jedynie zrobić zdjęcie Charlie'emu, a jednocześnie bali się podejść. Przecież była to miejska legenda. W pewnym artykule, z którego zaczerpnąłem troszkę informacji, znalazłem następującą relację świadka. Piątkowe wieczory, zwłaszcza po meczach piłki nożnej, odbywała się parada samochodów. Zdarzało się, że byli tam policjanci z powodu natężenia ruchu. Wystawili mandaty każdemu, kto zatrzymał się na drodze. Niestety całość miała także negatywny skutek w drugą stronę. Rodzina Robinsona nienawidziła jego nocnych spacerów. Nienawidziła przezwisk, które rzucane były w jego kierunku, właśnie pokroju The Green Man bądź Charlie No Face. Robili tego, iż niekiedy ludzie dawali mu alkohol w nagrodę za rozmowę z nimi. Raymond często po spożyciu zbyt dużej jego ilości zapominał drogi do domu. Często rodzina znajdywała go leżącego na poboczu drogi. Niekiedy nawet Raymond został uderzony przez przejeżdżające samochody. Incydenty jedynie zwiększały niepokój jego rodziny. Podczas pewnego karnawału w Koppel, jeden z jego właścicieli przyszedł z zapytaniem, czy mógłby zatrudnić Robinsona do pokazu dziwaków. Z czasem historia Charlie'ego bez twarzy była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Z biegiem lat Robinson zaprzestał swoich długich spacerów i udał się na w cudzysłowie emeryturę. Zmarł w wieku 74 lat 11 czerwca 1985 roku. Mimo to pamiętany jest do dziś i stanowi jedną z ikon amerykańskich legend miejskich. Jednak jednocześnie myślę, że historia ta pokazuje po części, jak bardzo destrukcyjne jest alienowanie kogoś tylko i wyłącznie ze względu na jego odmienność. Przecież jeżeli ktoś w mniejszym lub większym stopniu różni się od reszty, to wcale nie oznacza, że jest gorszy. Akceptować powinniśmy bez wyjątku każdego, a jednocześnie każdego darzyć należy temu szacunkiem. Bowiem najbardziej człowieka zranić możemy słowami wymierzonymi w jego kierunku. Zatem jeżeli byłeś kiedyś dla kogokolwiek nie w porządku, z jakiegokolwiek powodu, to pamiętaj, że zawsze można to zmienić, bo przecież lepiej czynić dobro, prawda? To był taki krótki przekaz ode mnie, który nasunął mi się na myśl w trakcie zapoznawania się z tą historią. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o nim sądzicie, co sądzicie o samej opowieści na temat Raymonda Robinsona, a jednocześnie mam nadzieję, że ten całkiem odmienny od innych filmów materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętaj o strzeleniu pod nim kciuka w górę, a także zasubskrybowaniu kanału, jeżeli jesteś tutaj nowy. Wpadaj także na Chatę w Lesie, czyli mój drugi kanał, na który serdecznie zapraszam. Start już jutro i będzie tam naprawdę całkiem fajny film, więc serdecznie zapraszam. A jeżeli chciałbyś jeszcze dorwać mnie gdzieś coś kiedyś w internecie, to zapraszam na mojego Instagrama, Snapchata, Twittera, a także na serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie możesz pisać ze mną, a także z wieloma wspaniałymi osobami. No i cóż, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, życzę wam miłego dnia, nie zabieram już dłużej waszego czasu, do usłyszenia wkrótce i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie, jak pokazała nam dzisiejsza historia, zawsze jest ziarnko prawdy. Trzymajcie się ciepło, dobrej nocy, dobrego dnia wam wszystkim, cześć!